Witam Was, Major Diektriario. Dzisiaj tak bardziej w roli łowcy zwierząt. To jest jedno z takie najbardziej obfitujące w faunę miejsce, gdzie faktycznie, jeśli zajdziesz, spotkasz ich, tych zwierząt, różne gatunki. Od dzika, poprzez psy i koty, a nawet rysia, skończywszy na mięso dzika, skóra dzika, to się przyda na ognisko. Słyszałem, że chłopacy takowe urządzają w dniu dzisiejszym, bo jest niedziela. A niedziela jest tutaj traktowana szczególnie. Tym bardziej, że w niedzielę, w godzinach wieczornych, mniej więcej następuje emisja, która jest tej imprezy zwieńczeniem. Chłopacy już znacznie podchmieleni. Zdążywszy się podchmielić, czekają na tą ostatnią godzinę na zewnątrz barki, bo wychodzimy na barkę do góry z przymrożonymi ze zmęczenia oczami, z nisko już osadzonymi podbródkami, czekają na emisję z ciężką głową i w takim stanie upojenia zapewniają sobie niebywałe wrażenia. Chociaż ja zawsze tam wymądrzam się i powtarzam, że nie trzeba pić do tego, żeby emisja wydawała się jeszcze lepsza, skoro ona już sama w sobie jest potęgą. Krótka piłka, panowie, krótka piłka. Tak. Wycofanie się, przeładowanie broni. Pociski miękka tkanka zmieniamy na pociski pancerne. Przeładowanie. Niestety skończyły mi się pociski przeciwpancerne. Ja sobie poradzę. Nie mam tutaj pojedynczy strzał, zmieniam na 3 pociski w serii. Jak tam, dajmy sobie steampacka do lewej kieszeni. Podskok, żeby za bardzo nie wyciągać łuba powoli z zagórki, bo to jest normalnie już samobójstwo. Z zagórki się wyskakuje. Jak z okopów na wojnie. Nie ma czegoś takiego, że się wychylasz jeden drugi z okopów i czekasz, aż dostaniesz kulkę w łeb. Ja sobie te ciało, które właśnie podeptałem, za chwilę przeszukam. Jestem bardzo, bardzo śmiały znowu. Ja się już nieraz przekonałem, że nie ma co za bardzo się chować, bo zawsze, bo jak się jest celem, bo można łatwo stać się nieruchomym celem od takiego myślenia i zbyt dużego kombinowania na stojąco albo na klęcząco. Nie ma. To mi się spodoba na pewno, to jest, jeśli dobrze pamiętam, freon, który przyda mi się do oziębiania organizmu w razie jakbym wpadł do jakiejś... No proszę, kurczę. Co my tu mamy? Daj mi gran... O, daj mi pociski. Chłopak dostał ode mnie albo w bark, albo w łydkę. Bo widać, że go tylko, kurczę, uśpiło na chwilę, a on nie dostał kulki od nikogo innego jak ode mnie. Ja tutaj jeszcze jedno ciało mam do przeszukania. To na sprzedaż. Patrzcie, to jest camelback.
Aha, to jest bukłak na wodę. Ochrona elektryczna jak najbardziej. Wiadomo, że jest to zagrożenie dla kogoś, kto nosi coś takiego na plecach i wyłazi sobie po elektryczności. To jest fajne, bo tutaj dostajemy plus 14% odzyskiwania energii. Czyli jeżeli ja się teraz przebiegnę i to przetestuję, powinna mi energia spadać. Jak tak, powinna mi oczywiście energia spadać, ale 28% na sekundę będę odzyskiwał z powrotem tej energii, a to oznacza, że niecałe, no duże niecałe 50% na sekundę. Proszę bardzo, jak szybko. To jest super. To jest super. Dwa takie bukłaki z wodą sobie założyć i na akcję, od kamienia do kamienia. Zobaczcie. Szybki marsz i stamina mi się odnawia. To jest super. I jeszcze do tego, jakby sobie zapodać, a jest zapodany, bo ja sobie zapodałem w międzyczasie przecież Herkulesa. Ja jestem ciekaw, jaki jest efekt bez Herkulesa, ale już z tym Herkulesem jest po prostu świetnie. A to nie jest droga rzecz, taki Herkules. Czy to był Herkules wtedy, czy ten, czy adrenalina? Adrenalina działa przez, o ile dobrze pamiętam, 35 minut. To jest miejsce, do którego ja lubię zachodzić. Tutaj również w 100% zawsze można spotkać wroga, ale ja niestety będę musiał podejść. Choć i tak wydaje się tam dosyć cichutko podejść, bo nie mam swojej ulubionej przyjaciółki, mojej amigi snajpy. Ja wiem, ja wyglądam jakbym. No bo jestem nabuzowany tą adrenaliną. Ja się widzę, nie pieprzę dzisiaj. Ale fakt faktem, że ja tutaj już z daleka widziałem, że po prostu nie ma czegoś takiego jak obserwujący okolice żołnierz lub jakaś stacjonująca grupka. Radio. Tak, no tu jest akurat 300, chyba że akurat ktoś będzie wracać. Patrzę, ile szwów mi puściło w moim kombinezonie i tylko dwa. Ja sobie podejdę pod zakład utylizacji odpadów. Ja tam zrobię porządek. Zrobię szybką akcję. Bez snajperki, jak ja to mam w zwyczaju, skoczę na tego Rambo. I rozniosę w pył rozniosę tą budę. Puszczę im muzykę, której na pewno nie lubią. Jest pewien taki rodzaj muzyki w zonie, która napawa wstrętem. Jest to rozbrzmiewający w powietrzu, eterze, strzał z karabinu, świszczące wokół głowy pociski i upadające na ziemię i brzęczące w brzęczeniu łuski i
i bynajmniej nie z karabinu właściciela. Tamten jeden przeżył. Ja nie mogę za długo w jednym miejscu siedzieć, ja się będę tutaj przemieszczał od kącika do kącika. Tam nikt nie łazi, ja mogę sobie pozwolić przebiec teraz. Co się stanie, jak założę celownik? Jak ja z tym strzałem mam? Potrójny. Okej. Będę mógł sobie... Już mogę sobie dzisiaj nad łóżkiem dwie kreski pionowe wyskrobać na ścianie. To, co tutaj trzeba robić, to po prostu obtoczyć, obejść całe to... całą tą... naokoło tą, tą budę. Z każdej możliwej dziury w płocie ją oszczelać. Opatrzyć się z nią. I czasami również spojrzę za siebie, nie bądź jeden, drugi idiotą i nie myśl, że przeciwnik nie potrafi biegać. To, czego się bałem. Ktoś wyszedł za mną. Ja teraz ryzykuję. Podwójny steampack. Cholera, co to jest w ogóle? Fajne, jakaś... Co to jest? Ktoś mi wyszedł z tego płotu. Jak tam krwawie? Zatamuj pan krwawienie. Dobra, jest gotowe. Zdejmiesz celownik sobie teraz. Bardzo mi się spodobała tamta skrytka. To jest jakaś skrytka zostawiona przez jakiegoś bezmózga. Dlatego, że jak ktoś ma ochotę tutaj przyjść i pogrzebać, to pierw się rozejrzy z daleka, co najmniej z płotu. Zrobi krok za płot. Zrobi krok za płot. Jeden dokładnie, jak czająca się, jak niczym czająca się psina, która pierwszy raz odwiedza obce podwórze. I zrobi ten krok za chwilę w prawo i w lewo dodatkowy i na pewno coś znajdzie.